Witam w 12 odcinku programu Mensen Grilluje i w pierwszym odcinku w nowym studiu. A zaczynamy od zapowiadanego od tygodni i bardzo oczekiwanego szturmu Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika na Sejm. Plan w PiSie był dosyć prosty, to znaczy, posłowie PiSu spotkali się rano przed wejściem na teren Sejmu, mieli grupą, dosyć liczną, podejść pod bramki. Następnie ci posłowie mieli próbować wejść. Straż Marszałkowska miała im powiedzieć, że no nie wejdziecie, ponieważ marszałek Szymon Hołownia wam po prostu na to nie pozwala. Wtedy oni mieli poprosić o wzięcie tego na piśmie, że Straż Marszałkowska nie chce jej wpuścić po to, żeby potem móc zaskarżyć to do sądu, Ewentualnie, jak się kiedyś władza zmieni, to mieć materiał dowodowy na Szymona Hołownię, że złamał prawo, nie wpuszczając legalnych posłów do Sejmu. Natomiast jak to w życiu często bywa, sytuacja rozwinęła się zupełnie inaczej niż miała i zobaczyliśmy takie sceny. Ale tu co wy robicie? Co, co wy robicie? Co, co robicie? Jest bardzo... Czyli posłowie zamiast grzecznie podejść nagle zaczęli masą wbijać się do Sejmu. Tam rolę Tara pełnił Jacek Sasin, kiedy już wszyscy weszli. W szczególności wykazywał się swoją odwagą pan poseł Antoni Macierewicz, który był do tego stopnia pełen energii, pełen takiej przebojowości, że zdaje się dostało się po drodze też Mariuszowi Kamińskiemu, którego przyznaje, z powodu gabarytów Macierewicz mógł po prostu nie zauważyć. W wyniku tych przepychanek posłowie PiSu stali na terenie Sejmu, otoczeni przez Straż która była następnie otoczona przez masy dziennikarzy. Szybko poszedłem na miejsce zobaczyć, co się dzieje. Niewiele było widać, bo były naprawdę całe masy dziennikarzy. Zdążyłem sobie tylko zdjęcie zrobić i czekałem, co wydarzy się dalej. Otóż posłowie potem w takim bardzo dużym ścisku przesunęli się w kierunku samochodu zaparkowanego na terenie Sejmu i do samochodu weszli Jarosław Kaczyński oraz Mariusz Kamil Miński. Posiedzieli w środku 10 minut, naradzali się, co tu zrobić dalej, ponieważ udało im się siłą wejść na teren Sejmu, natomiast nie mieli możliwości wejścia do budynku Sejmu, ponieważ straż marszałkowska zamknęła po prostu drzwi i nikogo nie wpuszczało. No, nie dało się siłą zdobyć budynku Sejmu, więc weszli do samochodu, zaczęli się naradzać, co by tu zrobić, no bo sytuacja była trochę patowa. Po czym wyszli z samochodu, powiedzieli, że opuszczają teren Sejmu i po prostu z niego wyszli. Czyli pisowcy mieli taki plan, że podejdą spokojnie do. Straży Marszałkowskie dostaną na piśmie odmowę wejścia, i następnie sobie pójdą. Tylko, jak widzicie, sytuacja trochę eskalowała. Wszyscy Polacy oglądali te bardzo dziwne i nietypowe sceny z Sejmu, kiedy to właśnie grupa posłów bije się, przepycha. Tak szturmuje wejście do Sejmu. Nie wiem, czy to były obrazki, które chcieli Polakom pokazać, bo tak naprawdę nie do końca rozumiem, czemu PiS poszedł w tego rodzaju eskalację tego konfliktu. Przecież ten rząd da się punktować w zasadzie za wszystko. Nie spełniają swoich obietnic, stawiają wszędzie swoich partyjniaków, robią, mn robią mnóstwo złych rzeczy. Tymczasem PiS koncentruje się na tym, że Wąsik z Kamińskim nie mogą wejść do Sejmu. Jaki to jest komunikat do wyborców, że jak zagłosujecie na PiS, to Kamiński z Wąsikiem wreszcie wejdą do Sejmu. No, serio, to jest ten przekaz. To jest najważniejsze że do załatwienia w Polsce, żeby dwóch pisowców mogło wejść do Sejmu. Z drugiej strony jednak trochę ich rozumiem przyznaję, że też miałem w życiu sytuację, kiedy sytuacja rozwinęła się trochę bardziej niż ją wcześniej planowałem. Takie rzeczy po prostu w życiu się zdarzają i ewidentnie tego poranka, czyli w środę pisowców mocno poniosło. I kiedy wydawało się, że głupie tej sytuacji rozegrać się nie da, pisowcy postanowili przebić samych siebie. Jakaś mądra głowa w PiSie wymyśliła, że sposobem na wyjście z tej sytuacji jest złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o delegalizację wszystkich partii politycznych tworzących obecny rząd. Jeżeli w PiSie chcieli wymyślić sposób, jak sprawić, żeby już kompletnie nikt nie traktował poważnie Trybunału Konstytucyjnego, żeby każdy miał kompletnie gdzieś orzeczenia, wyroki Trybunału Konstytucyjnego, to nie było lepszego sposobu. No bo załóżcie, że załóżmy, że Trybunał Konstytucyjny, nie wiem, za miesiąc, dwa, trzy miesiące stwierdzi, że PSL, Trzecia Droga, Hołownia, Lewica, Platforma Obywatelska nie są dłużej legalnymi partiami politycznymi. Zgadnijcie, jak poważnie do tego podejdzie opinia publiczna, jak poważnie do tego podejdzie rząd i jak poważnie o czymś takim, ktokolwiek będzie traktował jeszcze Trybunał Konstytucyjny. Więc mam wrażenie, że w tej partii ktokolwiek przestał myśleć. Zostańmy na chwilę przy Trybunale Konstytucyjnym, ponieważ po szturmie na Sejmie się wydarzyć podczas tego posiedzenia jeszcze jedna rzecz, to znaczy partie koalicyjne zapowiadały, że złożą uchwałę, zgodnie z którą Sejm uzna, że niektórzy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Podobnie zrobili w TVP, uznali uchwałą, że trzeba sprawę TVP załatwić i nielegalnie postanowili zdobyć TVP. Ponieważ no, realnie się w końcu na koniec udało, teraz wymyśli, że to samo zrobią z Trybunału Konstytucyjnym. Mamy sędziów, którzy tam się nie podobają, których nie cenimy, którzy uważamy, że nie powinni być sędziami Trybunału Konstytucyjnego, to podejmijmy uchwałę, że oni nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Czy jest do tego jakaś podstawa prawna? Nie, ale temu rządowi nie jest do niczego potrzebna podstawa prawna, więc postanowili iść w tym kierunku. Mieliśmy nawet wypowiedzi Roberta Biedronia, lidera Lewicy, że ta sprawa już jest. Załatwiona, decyzja jest podjęta, na dniach podejmujemy taką uchwałę. Po czym okazało się, że być może decyzja była podjęta, ale nie każdy o tym wiedział, ponieważ liderzy trzeciej drogi, Kościniak, Kamysz oraz Chłownie podzieli, że muszą się w tej sprawie jeszcze zastanowić, w związku z czym Trybunał Konstytucyjny na razie nie został obalony za pomocą sejmowej uchwały. W sejmie podczas tego posiedzenia działo się jeszcze wiele innych nieistotnych rzeczy. Na przykład, jak na samym początku posiedzenia zająłem swoje miejsce, zgadnijcie co się wydarzyło. Tak! Poseł Piotr Kaleta zaczął się na mnie drzeć. Tym razem zaczął krzyczeć: Męcens, tęskniłem się za tobą, wreszcie jesteś. Przyznaję, że niewielu mężczyzn za mną tęskni, więc nie do końca wiem, jakie mam to rozumieć. Kolejna sprawa, na mównicę w pewnym momencie weszła pani poseł Klaudia Jahira i zaczęła krzyczeć na pisowców, że tu takie ważne rzeczy się dzieją, ważne rzeczy omawiamy, a was nie ma i pokazuje rękoma na te puste ławy pisowskie, na których są pojedyncze Pisowcy, może pięć czy sześć osób siedziało, działo, całej reszty posłów nie było, bo posłów bardzo często nie ma na sali plenarnej. Problem tylko był taki, że jak się spojrzało w prawo, to platformersów również nie było, w sensie cała sala sejmowa była pusta, a Yahira krzyczy, że pisowców nie ma. No nie było ich, ale platformersów też nie było. Lewicy też nie było, trzeciej drogi też nie było. Ja byłem, patrzyłem na to wszystko. Oprócz mnie na sali było tylko kilka osób, ale jeszcze zabawniejsze w tych okrzykach pani Yahiry było to, że ona ma pretensje do pisowców którzy teraz są w opozycji, którzy na nic nie mają wpływu, którzy nic nie mogą, że nie siedzą na sali Sejmowej podczas omawiania ważnych rzeczy, kiedy w tym samym czasie człowiek, który naprawdę coś może zrobić, który ma teraz pełnię władzy, premier Donald Tusk, nie dość, że nie był w Sejmie, nawet nie był w Warszawie, siedział sobie na Nartach z wnuczką we Włoszech. Więc wyobraźcie sobie: Macie posłankę Platformy Obywatelskiej, która krzyczy na opozycję, że jej nie ma na sali, kiedy jej premier siedzi w tym czasie na wakacjach we Włoszech z wnuczką i rzuca jakieś sweet focie. i media się cieszą. Jaki fajny premier rzuca sobie zdjęcie ze swoją wnuczką, zajmuje się nią, to jest naprawdę wzór do naśladowania. Tylko dla dziadka, a nie dla premiera. Wydaje mi się, że premier w tym momencie nie powinien być na nartach, tylko powinien być w Warszawie i powinien wreszcie podejmować jakieś decyzje. Premier w tym momencie wrzuca tylko zdjęcia z wnuczką z NART, wrzuca tweeta sprowadzającego budowę CPK do absurdu, porównując go do budowy e, samochodów elektrycznych izera. W e, momencie największej debaty na temat sensowności budowy CPK. Ludzie w internecie się emocjonują, urządzają debaty, przekonują się na argumenty, a Premier Donald Tusk siedzi sobie na nartach i sobie z tego śmieszkuje. Pamiętacie, jak kilka tygodni temu Platforma Obywatelska ujawniła zarobki gwiazd TVP za rządów PiSu? Dowiedzieliśmy się, ile zarabiał Samuel Pereira, ile zarabiały gwiazdy TVP, prezenterzy Wiadomości, i wszyscy się z tego strasznie cieszyli. Jak to dobrze, że te informacje wreszcie wyszły? Wiemy już, ile PiS płacił tym dziennikarzom za sianie rządowej propagandy. No i pojawiło się pytanie. A ile zarabiają gwiazdy nowego TVP, już zarządów platformy? Jest taka fundacja Watchdog, która właśnie zajmuje się wysyłaniem różnego rodzaju organizacjom zasilanym pieniędzmi publicznymi pytaniami, a ile zarabiają wasi pracownicy, a na co wydajecie pieniądze. I do TVP trafił taki wniosek o udzielenie informacji publicznej z fundacji Watchdog. Chcieli się dowiedzieć Ile zarabiają prezenterzy w TVP? I nie zgadniecie, TVP odpisało, ta nowa platformerska TVP, że nie udzielą takich informacji. A wiecie, dlaczego ich nie udzielą? Ponieważ dziennikarze i prezenterzy TVP nie wypełniają definicji osób pełniących funkcje publiczne o zarobkach, których społeczeństwo ma prawo wiedzieć. Co więcej, gdyby te informacje zostały ujawnione, to mogłyby się przyczynić do zaproponowania dziennikarzom przez konkurencję, Korzystniejszej oferty. Czyli TVP twierdzi, że gdyby każdy się dowiedział, jak zarabiają jej dziennikarze, to Polsat z tvn i Telewizja Republika zacząłby się zabijać o obecnych prezenterów TVP i składać im jeszcze lepsze oferty niż te, które mają w tym momencie. I mi w tym momencie. Trochę słów brakuje. To znaczy, jak publikują zarobki prezenterów telewizji polskiej zarządów PiSu, to jest świetnie, to jest transparentność, tak właśnie powinno to wyglądać, a kiedy ktoś chce dowiedzieć się, a ile zarabiają prezenterzy zarządów Platformy, to nie no tego lepiej nie mówić, to w ogóle jest nielegalne, to nie wolno nawet o takich rzeczach mówić. Na tym właśnie praworządność polega, że jak jest dziennikarz PiSowski, to publikujemy w internecie, ile on zarabia, ale jak jest dziennikarz platformerski, no to nie wolno o tym mówić. Tak wygląda praworządność. Pamiętacie taką scenę z Sejmu sprzed kilku lat, taką całkowicie klasyczną dla rządów pisowskich? Trzeba anulować, bo przegramy. W trakcie głosowania pisowcy zorientowali się, że na sali nie mają większości, że wynik głosowania chyba nie pójdzie tak, jak by chcieli, w związku z czym problem rozwiązali. Nie pokazali wyników głosowania. Trzeba było jeszcze raz zagłosować, no i kolejne głosowanie, po jakimś czasie już pisowcy wygrali. Przez ileś lat byli za to krytykowani, to trzeba anulować, bo przegramy przylgnęło do marszałek Witek, przylgnęło do pisowców jako symbol tego, jak nie powinien działać Sejm. Do tej perfekcji w łamaniu przepisów, w łamaniu dobrych zwyczajów, to pis doszedł po kilku latach. Teraz mamy, nie wiem, trzeci miesiąc nowego Sejmu i wyobraźcie sobie, że Hołownia zaczął ich przebijać. A tak naprawdę to Polska 2053 Szymona Hołowni. Mieliśmy podczas tego posiedzenia Sejmu dwie komisje. Najpierw była komisja w sprawie Unii Europejskiej, której przewodniczący Michał Kobosko zorientował się, jak już trwało głosowanie za jakąś tam sprawą. Że rząd to głosowanie na komisji sejmowej przegra. Więc wiecie co zrobił? No tak, no trzeba anulować, bo przegramy. Nie pokazał wyników po zarządzeniu głosowania. Głosowanie zostało przerwane, bo zorientowali się, że to głosowanie przegrają. Czyli znowu, nie ma znaczenia, jak chce dana komisja, bo akurat pisowcy przyszli, a platformersi nie przyszli, okazało się, że koalicja nie ma większości. Ważne jest, żeby było tak zagłosowane, jak oni tego oczekują, bo gdyby się okazało, że obecni na pos komisji posłowie zagłosowali jednak inaczej i oni przegrywają, no to trzeba anulować, bo przegramy. To była komisja do spraw Unii Europejskiej i tego samego dnia prawie dokładnie to samo wydarzyło się na komisji do spraw infrastruktury. I z kolei przewodniczącym jest pan poseł Mirosław Suchoń, który, w momencie, kiedy się zorientował, że ma dać coś pod głosowanie i nie mają większości, bo pisowcy przyszli, a jego ludzie nie przyszli, najpierw zarządził przerwę, a potem sobie po prostu z komisji wyszedł i głosowania nie było. No i problem rozwiązany. Są dokładnie te same standardy, co zapisu, tylko pis dochodził do takiego poziomu parę lat, a tym wystarczyły trzy miesiące. I zobaczcie, o tamtej historii marszałek Witek to usłyszała cała Polska. Było to powtarzane w zasadzie bez przerwy. O tym, że Polska 2050 odpisu pod tym względem prawie niczym się nie różni, no to oczywiście już nie usłyszeliście, bo media traktują te rzeczy wy wybiórczo. Historia z wczoraj. Poznańska Platforma Obywatelska zorganizowała w Poznaniu spotkanie dla niepełnosprawnych i zorganizowali je w swojej siedzibie, do której wejście wygląda tak. Nie trzeba mieć wielkiej wyobraźni, żeby zobaczyć, że niepełnosprawni będą mieli pewien problem z pokonaniem tych schodów, w związku z czym powiedzieli, że no my takie spotkanie w takim razie będziemy bojkotować. Jeżeli robicie je w takim miejscu, gdzie my nie mamy szans wejść, to spotykajcie się sami, a my wasze spotkanie bojkotujemy, nie pozwolimy się tak traktować. I gdyby takie coś zrobiła jakaś regionalna, regionalna struktura pisowska nie wiem, w Rzeszowie na przykład albo w Chełmie, lokalni pisowcy zorganizowaliby taki cyrk, to zaraz byście to mieli na czołówkach wszystkich gazet zaraz w telewizji by to było PiS byłby po prostu wyśmiewany jaka to jest głupia partia, jak głąby mogły coś takiego zorganizować, ale jeżeli to samo robi Platforma, to media cisza nikogo to nie interesuje Ruszyła też wreszcie wymiana rad nadzorczych oraz zarząd współek skarbu państwa. Posadę stracił na przykład były prezes Orlenu Daniel Obajtek. Z tej okazji wielu takich bardzo zaangażowanych działaczy platformerskich zaczęło sobie robić zdjęcia w mediach społecznościowych, że jedzą hotdoga na Orlenie, bo przez kilka lat bojkotowali z powodu Obajtka i PiSu Orlenu To już teraz można już hotdogi jeść na stacjach Orlenu i... To jest dobry przyczynek do kolejnej sytuacji, kiedy ciężko nazwać działania tego rządu inaczej, niż daleko posuniętą hipokryzją. Przypominam konkret z listy stu konkretów Donalda Tuska Platformy Obywatelskiej było w tym konkrecie napisane tak. W spółkach z udziałem Skarbu Państwa zwolnimy wszystkich członków rad nadzorczych i zarządów. Przeprowadzimy nowy nabór w transparentnych konkursach, w których decydować będą kompetencje, a nie znajomości rodzinne i partyjne. To jest Platforma. Dalej. Deklaracja trzeciej drogi, czyli PSL-u i hołowni. Odwołanie ze spółek skarbu państwa partyjnych nominatów i zastąpienie ich fachowcami zdolnymi do sprawnego zarządzania naszym wspólnym majątkiem. W deklaracjach lewicy było dokładnie to samo. Gdyby spojrzeć na programy tych trzech dużych partii tworzących naszą obecną większość parlamentarną, to zga one zgadzają się naprawdę w niewielu sprawach, ale w tej jednej sprawie się zgadzali. Trzeba odpartyjnić spółki Skarbu Państwa i powoływać tam fachowców, ekspertów, a nie różnego rodzaju działaczy partyjnych. Tyle teoria. A jaka jest praktyka, to myślę, że już doskonale wiecie. Taka rada do spraw spółek, która opiniuje kandydatów do zarządów czy też do rad nadzorczych, na razie pozytywnie zaopiniowała ponad 100 osób, z których przygniatająca większość to są albo działacze partyjni, albo kandydaci z list partyjnych, albo ludzie bardzo blisko związani z obecnymi politykami partii rządzącej. To już mówiłem o kilku takich przypadkach, kiedy jakiś platformerz był powoływany do Rady Nadzorczej czy do jakiejś innej instytucji. Natomiast Najgrubiej pojechało ostatnio Ministerstwo Klimatu i Środowiska, zarządzane przez panią minister Paulinę Henning-Kloskę, której zapowiadałem, że prawdopodobnie wielokrotnie jeszcze się w tym programie będzie pojawiać. I nie minął tydzień i znowu mamy panią minister Henning-Kloskę, która ogłosiła nabór, ogłosiła konkurs. Czemu narzekać? No wreszcie mamy jakiś konkurs, a nie, że tam z palca wskazują. Wyobraźcie sobie, że zrobili konkurs na wiceprezesów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i traf chciał. No przypadek, no inaczej nie jestem w stanie go wytłumaczyć, że z trzech wiceprezesów dwóch. To są ludzie, którzy kandydowali do Sejmu z list trzeciej drogi. No taki przypadek: no z wszystkich ekspertów do spraw ochrony środowiska, nagle się okazuje, że dwie trzecie, no to z listy trzeciej drogi kandydowali do Sejmu. No taki przypadek: widocznie nie da się znaleźć w Polsce kompetentnych ekspertów do spraw ochrony środowiska, którzy no, akurat nie kandydowali z list trzeciej drogi. Marszałek Szymon Hołownia zauważył, że sytuacja robi się trochę nieprzyjemna, ponieważ cały czas zapowiadał, że tu nie będzie partyjnych nominatów, czym bez przerwy nominują swoich ludzi do, do spółek Skarbu Państwa i ogłosił dzisiaj na konferencji prasowej dwie rzeczy. Pierwsza, że jego nominat do Rady Nadzorczej Orlenu, czyli jego były działacz, który organizował Struktury Polski 2050 i który potem, no znowu przypadkiem, znalazł się cudownie w Radzie Nadzorczej Orlenu, że on zrezygnuje z tej posady. Natomiast będzie też odpartyjnienie i odpolitycznienie wszystkich innych spółek Skarbu Państwa. I wiecie... Praktyce. Na czym ma polegać to odpolitycznienie i odpartyjnienie? Otóż, na przykład, na przykładzie tych wiceprezesów tego funduszu. Oni już wygrali ten konkurs, więc oczywiście muszą być tymi wiceprezesami, za to złożą legitymacje partyjne. Wypiszą się z partii. A jak już się wypiszą z partii, o której wcześniej się zapisali, której budowali struktury, no to już przecież no nie można, No naprawdę nie można im wtedy zarzucić, że są jakimiś partyjnymi działaczami. Przecież już nie są w tej partii. Tak samo prezydent Andrzej Duda. On nie ma związku z pisem, bo już dawno temu temu wiele lat temu wypisał się z spisu. Nie jest członkiem prawa i sprawiedliwości, więc nikt mu nie może zarzucić, że ma jakieś związki z pisem. Przy okazji wyszła jeszcze jedna zabawna sprawa. Parę dni temu pracę w Centralnym Ośrodku Informatyki dostała pani Maria Tun, o której wiemy to, że jest córką pani europoseł Róży Tun. I teraz Według nawet pisowców, bo mamy wypowiedź Janusza Cieszyńskiego, byłego ministra, pani Maria Tun jest naprawdę ekspertem. Ma bardzo dobre CV, ma bardzo bogate doświadczenie zawodowe i jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. To znaczy, ona nie dostała tej pracy dlatego, że jest córką róży tun, tylko dlatego, że się po prostu na tym zna. I nawet pisowcy, wspomniany Janusz Cieszyński, powiedział, że gdyby za jego rządów ona złożyła CV do tej instytucji, to on by ją po prostu tam zatrudnił, bo się zna. Natomiast po jednym dniu, jak się media dowiedziały, że ona tam pracuje, dowiedział się też o tym Donald Tusk i nakazał ją zwolnić. To znaczy, Maria Tun po jednym dniu tam pracy wyleciała z Centralnego Ośrodka Informatyki. I przekonany jestem, że nie miało to nic wspólnego z tym, że jej matka Róża Tun, europosłanka jakieś trzy lata temu opuściła szeregi Platformy Obywatelskiej i zdradziła Platformę na rzecz Polski 2050. Bo trzeba być bardzo złym człowiekiem, żeby podejrzewać Donalda Tuska, że jest tak mściwy, że po trzech latach zwolni po jednym dniu córkę pani europoseł tylko dlatego, że go zdradziła i opuściła jego partię i przeszła do Polski 2050. Przecież nikt nie może podejrzewać do Donalda Tuska, że jest mściwym, złym człowiekiem. Tylko no, no nie potrafię no przyznaję, że nie potrafię wytłumaczyć, że jeżeli nie chodzi tu o mściwość, tylko o to, że Donald Tusk pilnuje najwyższych standardów, i nie pozwala na to, żeby gdzieś ludzie związani z partiami politycznymi, z Polską 2050 dostawali jakieś, jakąś pracę w tych wszystkich instytucjach, spółkach Skarbu państwa. To czemu akurat jako jedyne pracę straciła Maria Thun, a ci wszyscy inni nominaci z Polski 2050 dalej pracują? Czemu akurat ta jedna nominacja Tuskowi przeszkadzała, a cała reszta nie? No, przyznaję, nie rozumiem. I na koniec jeszcze jedna drobna sprawa. Pamiętacie, kilka lat temu, jaka była wielka awantura, że rząd Pisu zarządził odstrzał dzików? Było trochę za dużo dzików, te dziki robiły różnego rodzaju szkody, mogły atakować ludzi, była sprawa niebezpieczna, więc stwierdzili, że no trzeba trochę tych dzików odstrz odstrzelić. Jak się wtedy celebryci zdenerwowali, jak mieliśmy tą panią Maję Ostaszewską, która mówiła, że ten zbrodniczy reżim pisowski strzela tutaj do biednych dzików. Były te nakładki na zdjęcia profilowe na Facebooku. Nie strzelam karpiami w dziki, żeby nie straszyć psów. Ile to było mówienia, że trzeba być bardzo złym człowiekiem, żeby zarządzić odstrzał dzików. No to teraz uśmiechnięty rząd Donalda Tuska zarządził odstrzał 6,5 tysiąca dzików w trzech wojnach. 6,5 tysiąca dzików. I widzicie gdzieś tych celebrytów, widzicie gdzieś panią Maję Ostaszewską, tutaj rozdzierającą szaty, rzucającą się w obronie dzików. Czy widzicie te materiały w nie w obronie dzików? No nie ma. A wiecie co się zmieniło? Bo już nie mamy zbrodniczego, faszystowskiego reżimu pisowskiego, tylko mamy wielką, szeroką, uśmiechniętą koalicję 15 października Donalda Tuska. Każdy myśliwy dostał polecenie, że jak już namierzy tego dzika, to Zanim odda strzał, musi się do dzika szeroko uśmiechnąć, i wtedy temu dzikowi będzie się dużo przyjemniej i serdeczniej umierało w wolnej i uśmiechniętej Polsce.